Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak wyszłam tutaj w ten piękny, słoneczny dzień, to stwierdziłam, że Plac Bankowy 3x5 jest wyjątkowo szczęśliwym miejscem dla sportu, ponieważ wszystkie umowy, które podpisaliśmy dokładnie w tym miejscu, na naszym dziedzińcu wewnętrznym albo na górze w holu, to w zasadzie już zrealizowaliśmy albo kończymy ich realizację. W ostatnich latach bardzo wiele zadziało się, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową. Bardzo się cieszę, że udało nam się w zasadzie niemal wszystkie te zadania inwestycyjne, które zaplanowaliśmy 3 lata temu, zrealizować albo jesteśmy na ukończeniu prac. Przypomnę, niedawno, bo w tym roku oddaliśmy przepiękny ośrodek sportowy Moczydło. Dosłownie 2 tygodnie później. Później ostatni etap Parku Kultury w Powsinie, przepiękny basen, pływalnie dla starszych i dla nieco młodszych z wieloma atrakcjami wodnymi. Inflancka, bardzo duża modernizacja również pływalni. Górka Szczęśliwicka, 2 etapy kolejny realizujemy teraz, będziemy oddawać w sezonie, na początku sezonu, w okolicach listopada. Mam nadzieję, że to jest ten czas, kiedy zakończymy ostatni już etap takich bardzo dużych modernizacji Górki Szczęśliwickiej. Przed nami dzisiaj bardzo ważna umowa, na którą ja bardzo się cieszę, ponieważ ośrodek Hutnik wymaga kompleksowej modernizacji i dzisiaj właśnie podpisywać będziemy już umowę wykonawczą. O szczegółach za chwileczkę panowie nam opowiedzą tej inwestycji. Ja tylko tradycyjnie, panowie prezesi tej tradycji nie znają, ale będą za chwileczkę tutaj składać przyrzeczenie, że inwestycja zostanie zrealizowana dokładnie zgodnie z terminem. 469 dni panowie na to macie, ani jednego dnia dłużej. Mile widziane wyprzedzenie harmonogramu. I to nam się rzeczywiście udaje, jeśli chodzi o sport. Bardzo się cieszę. Zamykając tą umowę i rozpoczynając już pracę w terenie, my oczywiście przygotowujemy się do kolejnych modernizacji. Przed nami bardzo ważny ośrodek, który przygotowaliśmy, mamy gotową dokumentację projektową, gdzie 2 razy unieważniliśmy postępowanie przetargowe. Ja trochę odłożyłam tą inwestycję na bok, ponieważ ceny są nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Po prostu poczekamy na zmianę tendencji na rynku zamówień publicznych. Mówię o ośrodku Namysłowska, ale przygotowujemy w tej chwili również kolejny bardzo duży i bardzo ważny projekt, bardzo również wyczekiwany od lat, Młodzieżowe Centrum Sportu, ulica Konwiktorska wraz z przebudową stadionu. I czekamy na kolejne wielkie wyzwania sportowe. Jestem przekonana, że za chwileczkę pojawią się następne. Dziękuję bardzo. Pani Prezydent, Szanowni Państwo, za 461 dni powstanie naprawdę bardzo ładny obiekt sportowo-rekreacyjnym, gdzie nie tylko klub będzie korzystał z tego obiektu, ale też mieszkańcy Bielan, a także mieszkańcy Warszawy. Sam miałem okazję grać na tym stadionie, to trudno nazwać stadionie, obiekcie sportowym, który przypominał sportowy. I bardzo się cieszę, że ten obiekt, który ma naprawdę duży potencjał, no, odmieni się, będzie naprawdę miejscem, gdzie warszawiacy będą chcieli spędzać czas, będą przychodziły rodziny, będą po prostu spędzały wolny czas z przyjemnością. Pani prezydent tutaj powiedziała o obiektach sportowych, które powstają. Ja może przybliżę ten obiekt sportowy. Powstają 3 boiska. Jedno boisko z trawą naturalną. Będzie to boisko podgrzewane, będzie to boisko, które będzie posiadało nawodnienie. Będzie również to boisko miało trybuny na 1300 osób. Powstaną też 2 boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią, gdzie będzie można trenować w okresie zimowym, czyli będzie powłoka pneumatyczna, też możliwość zainstalowania, także w okresie zimowym będzie można korzystać z tego obiektu. Tak samo będzie można na boisku głównym zamontować właśnie taką powłokę pneumatyczną. Powstanie też, będzie też nagłośnienie i tak jak powiedziałem, oświetlenie też będzie na tych boiskach.
Powstały też 4 korty tenisowe z mączki ceglanej. Także chcielibyśmy, aby nie tylko piłka nożna czy tenisiści, ale też inne dyscypliny sportu tak samo korzystały z tego obiektu. Także jeszcze raz, bardzo się cieszę, że to będzie kolejny obiekt sportowy, który my warszawiacy mamy no troszeczkę braku. Brak trochę takich obiektów sportowych. I myślę, że to jest akurat tak jak pani prezydent powiedziała, że jest to miejsce, gdzie gdy są podpisywane umowy, to są to umowy, które są realizowane w terminie, a nawet troszeczkę wcześniej. Także mam nadzieję, że za 461 dni będę mógł z kolegami w moim wieku zagrać na głównym boisku jakiś mecz oficjalny, mecz otwarcia. Dziękuję bardzo. Pani prezydent, szanowni państwo, przede wszystkim Hutnik Warszawa to nie tylko obiekty przy Marymąckiej, ale to też część tożsamości dzielnicy Bielany. Huty Warszawa, ponad 60-letniej tradycji klubu sportowego Hutnik Warszawa, to jest duch i duma Bielan. W tym miejscu chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Szczególnie kieruję te podziękowania do pani prezydent za ogromną determinację i też bym powiedział taką ogromną, ogromną entuzjazm i przychylność w tej sprawie. Dziękuję też przede wszystkim też i radnym miasta stołecznego Warszawy, radnym dzielnicy Bielany, poprzednim zarządom i przede wszystkim też obecnemu tutaj panu prezesowi Maciejowi Purchale, prezesowi Hutnik Warszawa, osobie, która też swoim, bym powiedział, nieprzejednanym uporem i też entuzjazmem pokazywaniu, że stawianie na sport to też rozwój dzielnicy. Rozwój dzielnicy Bielany, która w ostatnim czasie przeżywa bardzo dynamiczny, bardzo fajny rozwój. Bardzo się cieszymy z tego, że jesteśmy też gdzieś, mamy w tym skromny udział. Inwestycja za blisko prawie 50 milionów złotych w infrastrukturę sportową to bardzo dobry kierunek i za to państwu w imieniu zarządu, w imieniu mieszkańców przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy pani prezydent. Pani prezydent, szanowni państwo, troszeczkę głos mi się łamie, bo jestem bardzo wzruszony dzisiejszym dniem. Myślę, że dzisiaj rozpoczyna się nowy rozdział klubu, 60-letniego klubu z wielką tradycją. Klub, który wychował wielu reprezentantów Polski. Trenowali w tym klubie trenerzy, którzy później swoją karierę kontynuowali jako trenerzy reprezentacji Polski. Przede wszystkim cieszę się, że w końcu udało się. Ja to jest 10 lat mojego chodzenia na ten obiekt i chciałem podziękować szczególnie dwóm osobom i to dwóm paniom. Pani poseł Chwabisiak i pani prezydent. I panowie, którzy zajmujecie się sportem w Warszawie. Może troszeczkę powinno być nam wstyd, że kobiety pokazały, gdzie mają to, co my powinniśmy mieć. Także pani prezydent, naprawdę bardzo dziękuję. I myślę, że jest to, oprócz tego, że będzie obieg, będzie dalsza współpraca z miastem stołecznym Warszawa. Moim marzeniem jest utworzenie w Warszawie wzorcowego klubu szkolącego młodzież. Kontynuacja od dziecka do seniora. Na jednym obiekcie, ale tutaj też będę panią w przyszłości prosił też o pomoc. Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.